Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22, kariera menadżera własnym klubem. W poprzednim odcinku doszliśmy do soboty 10 lutego 2029 roku. Jak na razie po 24 kolejkach jesteśmy na pierwszym miejscu, 3 punkty przewagi nad Manchesterem City i 4 punkty, choć w sumie Tottenhamu jedną kolejkę mamy więcej, więc jeśli wygramy, to będziemy mieli 7 punktów. I tak, w poprzednim odcinku, jakim tu spotkaniu rozegraliśmy, mecz z Evertonem 3-2 wygrałem, to pamiętam, ograłem. 4-1 zwycięstwo z Lincoln, 2-1 z Aston Villą, widzę, że tu też zwycięstwo. I miałem chyba grać mecz z Liverpoolem, ale właśnie błąd wystąpił w połowie meczu i właśnie postanowiłem, że dzisiaj rozegram to spotkanie. I tak właśnie będzie, też na legendarnym poziomie to sobie zagramy, tylko właśnie muszę nie zmienić koszulki. Tak, dajemy im te wyjazdowe. No i wszystko, nic już nie musimy zmieniać. Podstawowy skład oczywiście jest, będzie też mecz na śniegu. Zobaczymy, jak sobie poradzimy tym razem. Mamy nadzieję, że lepiej, choć w sumie jeszcze tam nie było tak źle, bo po pierwszej połowie było 1-0, przegrywaliśmy, więc jeszcze można było to w drugiej połowie odrobić, choć tutaj mam nadzieję, że nie będzie, że będzie to od samego początku dobrze. I przechodzimy już do naszego stadionu, bo tutaj będziemy rozgrywać to spotkanie. Solazar, obecny król strzelców, 20 bramek i zaczynamy 25. kolejkę, więc naprawdę bardzo, bardzo dobrym jest strzelcem w tym roku, bo prawie bramka na mecz średnio, to jest naprawdę świetny wynik. I zaczynamy, Solazar zaczyna, to znaczy to naprawdę, można tak powiedzieć, pierwsze spotkanie na śniegu, no bo jednak jakby tamto mecz się nie liczy w ogóle, bo nigdy się nie odbył tam naprawdę. Hirzel, bardzo dobre przyspieszenie widzę tutaj, pokazał to, nie byliśmy tam faulowani, widocznie nie. I jeszcze mamy piłkę, Braw teraz, dobra i Braw, może spróbujemy na skrzydle uciec jakoś, bo Braw oczywiście to umie. I mam nadzieję, że może to mu udało się zaprezentować, świetnie tutaj, strzał, jest bramka, koło Alissona, koło chyba tam właśnie Ronca Alissona. Jest 1-0 w 8 minucie, więc zaczynamy świetnie, zaczynamy na pewno dużo inaczej niż w tamtym meczu, więc po części może to na dobre, że udało się nam troszkę, może tak powiedzieć, z tym, że się tam właśnie FIFA jakiś błąd tam wyskoczył. No i to jest właśnie takie typowe wykończenie Brafa, no dalszy słupek troszkę z ostrzejszego kąta koło głowy Alissona i jest 1-0 w 9, 8 minucie, więc początek wyśmienity. Ale to jest dopiero jeszcze całe spotkanie, więc będzie ciężko oczywiście tak sobie prowadzić to całe spotkanie. Na pewno Liverpool będzie atakował ostro nas dalej. Strzał z daleka, ale właśnie miałem mówić, że no to już nie powinien Lind puścić, bo to był naprawdę bardzo z daleka strzał i nie był jakoś bardzo, bardzo mocny. Strzał Lind łapie, może spróbujmy tutaj do Dolana. Dolan może właśnie spróbować prędkością tutaj uciec. Widzę, że tutaj skrzydło dość jest wolne. Czy to przejdzie? Przeszło to podanie do Salazara. Salazar jak tu na króla Szezu przystało. Wykańcza tą akcję. 16 minuta. Jest 2-0. Salazar 21 bramka. Bałem się tam, bo widziałem, że któryś próbował skosić Salazara. Bo wolałbym jednak... bo pewnie była tam żółta kartka, a widziałem właśnie, że tu jest świetna okazja, więc... bardzo, bardzo dobrze, nie byliśmy tam wycięci przez innego z obrońców. Właśnie tutaj będzie to widać. Tu poszło właśnie to wycięcie, aby trafił naszego zawodnika, aby trafił Salazara, to byłoby już... byłby faul, pewnie żółta kartka, no i byśmy z wolnego nie trafili zapewne. A tak, to jest 2-0 bardzo szybko w 16 minucie. Tsimikas, Darami. Ale dobrze, tutaj Tsimikas, choć jeszcze Dolan pięknie się odwrócił, no bo jednak prędkość do tego zobowiązuje, może tak powiedzieć. Pięknie, teraz Gavi. Gavi, wykończenie, jest 3-0 w 23 minucie. Mogę powiedzieć, że naprawdę pierwsza osoba w życiu cieszę się z błędu gry, że mi buły wyskoczył i mi trochę przeszkodził. Bo gdy mnie ten błąd
to byłbym pewnie to spotkanie nie wygrał, zakładam. Może remis byłby, choć pewnie bym nie wygrał, a tak to teraz 23 minuta jest 3-0. Nie mówię, że już wygrałem, bo nieraz komputer mnie tak zaskakiwał, że naprawdę muszę być czujny do końca, ale na pewno jest duży komfort. Dobry blok i będzie rzut rożny. 28 to na krótko oczywiście. Coś najgorszego. Jeszcze się udało w miarę i braw, wypuszczaj tą piłkę i uciekaj. Póki właśnie widzę, że tutaj jest szansa na kontratak. Jest duża szansa na to, że ten kontratak też się skończy powodzeniem. Aj, było blisko, 30 minuta, nie ma niestety tej bramki. I dalej zostaje 3-0. Reinier. Może być groźnie. Nie był tam przyblokowany strzał, więc będzie wykop od bramki. Linty od bramki. Nie był to celny strzał. Howard. Dobrze to było wszystko? Myślałem, że byłem dość pewny, że tam szczerze był faul. No ale jednak widocznie nie. Oj, nie, to było. A, pięknie Howard uratował mnie. Tym razem to komputer mnie uratował, bo nie sterowałem właśnie Howardem. Świetnie. Gavi. Szkoda, że on nie jest szybki, bo to byłaby już pewnie duża, bardzo szansa. Na pewno byłaby to bardzo duża szansa na 4-0. Tapia nie da się wyprzedzić. Tak, pięknie Tapia. Brank do Szara. Szar i mamy 4-0. Koniec w tej pierwszej połowie, a my już 4-0 prowadzimy. No to jest kompletna dominacja, której naprawdę się nie spodziewałem, zwłaszcza po tym jak ten pierwszy mecz wypadł. To pokazuje, że naprawdę mecz meczowi nierówny i potrafię, znaczy w sumie to może o komputerze świadczy, nie wiem. Czy że potrafię po prostu zawiązać sobie tak akcję w jednym meczu, a w drugim mecz przyjdzie mi właśnie tak z Liverpoolem ten, co tak by się nie ukończył, można tak go nazwać. Po prostu wygląda tragicznie, a tu wygląda to świetnie, wszystko pięknie, wszystko chodzi. I koniec właśnie pierwszej połowy. I to tutaj, w tym momencie właśnie, ostatni razem się gra, można tak powiedzieć, zacięła i oczywiście wyskoczył błąd i tym razem na szczęście tak nie ma i bardzo dobrze. Bo tym to mnie to zabolało, jakby tak było. Darami. I musi wrażać w rang, bo tu właśnie Pogba, który jest oczywiście wysokim zawodnikiem. Pięknie tutaj Szar sobie poradził. I Szar teraz pędzi, praktycznie no sam pędzi na bramkę. Oj. Jeszcze Salazar, Szar. No kurde, nie udało się. Powiem szczerze, że inaczej jest, jak już się prowadzi dużą ilością bramek, bo to już takie, mam wtedy taką jakby troszkę więcej z luzem się gra. Wiem, że jakby mam taką podświadomość tutaj, że jak tego nie wykończę, to nie jest źle. Jak mam właśnie stratę, to mam takie, że muszę to wykończyć. Mogłem tutaj inaczej to podać, ale no dobra. Właśnie tak jak mówię, jakbym naprawdę miał tak, że tutaj potrzebuję tej bramki, to myślę, żebym naprawdę się skupił w pełni i bym nic nie próbował. A tutaj właśnie, zwykle tak jak mówiłem, lubię kończyć na dalszy, tutaj specjalnie chciałem w miarę spróbować na krótszy i właśnie myślę, że dlatego tu się nie udało strzelić, bo właśnie jak ma się taką przewagę, to można kombinować i ja właśnie chciałem tutaj spróbować. Reinier. Aj, może niepotrzebnie ratowałem tą piłkę. Gonsalves. Dośrodkowanie, ale zablokowałem przez Hyzela. I nie było, nie będzie autu. Znowu
I to źle nas kosztowało bramkę. Możliwe, że znowu niepotrzebnie próbowałem jeszcze utrzymać piłkę w grze. Niestety tracimy bramkę, jest 4 do 1. Nie czuję, że nagle tutaj się coś złego nam stanie. Więc właśnie jakoś nie martwię się tym, że tą bramkę straciliśmy. Aj, nie powinienem prostopadłą piłkę, powinienem normalnie podać to do Szara. Reinier pędzi. Wycofanie do tyłu. Dobrze przyblokowany strzał przez Tapię. Dolan. Podanie do Szara. Szar, który może wykorzystać to, że jest bardzo szybki oczywiście. Do Salazara. Salazar, po co z główki Salazar? Po co to było z główki? Niepotrzebnie to zrobił z główki. Ja chciałem mu właśnie na voleja takiego jakby wyłożyć tą piłkę. Ale nic, gramy dalej. Ale szkoda właśnie, bardzo szkoda, że nie strzelił tego z voleja, bo na to właśnie specjalnie to zrobiłem, tą akcję ułożyłem, tak? Żeby był właśnie strzał z voleja dla Salazara, ale niestety nie było strzału z voleja, był z główki. I niestety słaby to był strzał, obronił Alisson, rzut rożny teraz. Jeszcze Liverpool będzie przy piłce. Jeszcze przy piłce i będzie rożny kolejny. Na krótko będą chyba robić. Jeszcze zmiany nagrobią. Będą robić na krótko, bo drugi raz przyłazi. Właśnie. Dolan jest bardzo szybki, więc nie pozwalał tak bardzo tutaj. Dobrze, choć nie będziemy mieli piłki. Jeszcze Liverpool. Alexander Arnold. Dobrze, bardzo Dolan. I jeszcze piłka nasza. No i pięknie to zrobił Dolan. Niczym jakiś naprawdę obrońca. Niestety tutaj Howard nie dał rady utrzymać piłkę. Tu Dolan powalczy. Aj, Salazar, nie udało mu się przejąć piłkę. Widzę, że Alexander Arnold w ataku. I tutaj był fatalny strzał. Lind łapie. A wykopmy dalej sobie trochę tą piłkę. Choć niestety nie był to celny wykop. Zdążyła ostatnia akcja Liverpoolu. I kończymy to spotkanie. Nie dał już więcej nic pograć sędzia. Wygrywamy bardzo łatwo 4 do 1 to spotkanie. Naprawdę dawno mi się tak zna legendarnym nie grało łatwo. Po prostu ten mecz był ustawiony po pierwszej połowie już. Po tym prowadzeniu 4 do 0. Ale postanowiłem właśnie, że chcę dograć całe to spotkanie. Tak po prostu jakoś tak chciało mi się to zagrać do końca. I jak na razie 3 oczywiście punktowe prowadzenie nad Manchesterem City, 7 punktowe nad Tottenhamem, no i 13 punktowe nad Brighton, choć tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, ja bym jednak tylko uznawał Manchester City i Tottenham jak na razie obecnie jako rywali naszych głównych w walce o wygranie Premier League. Kolejnym rywalem West Ham, który jest ostatni, więc to jest mecz oczywiście, który będziemy dawać na szybką symulację. I zwycięstwo 4 do 0, bezproblemowe zwycięstwo. Arnold, Dragovic, Szar, Braw. I tak powinny wyglądać wszystkie spotkania ze słabymi drużynami, a nie zawsze oczywiście tak jest. No i kolejny mecz będzie z Realem i ten pierwszy mecz właśnie będziemy oglądać sobie. Overallowo nic się chyba tutaj nie zmieniło. Stadio Santiago Bernabeu, klikam symuluj mecz, poglądamy sobie tam pierwsze spotkanie w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Oczywiście próbujemy bronić trofeum, które wygraliśmy w poprzedniej edycji. Zobaczymy, czy uda nam się drugi rok z rzędu wygrać, jak właśnie nasz rywal, czyli Real Madryt, dawniej oczywiście, w 2016, 17 i 18. I zaczynam to spotkanie. Real oczywiście tradycyjnie na biało, my tradycyjnie na czerwono. I my zaczynamy ten mecz. Real w obronie. Może być strzał, jest strzał, ale ten strzał jest
bardzo słaby i koło bramki ląduje Lind wykop. Nie najlepszy wykop na Brafa. I w Real znowu w ataku. Jak na razie atakują, choć to jest oczywiście dopiero początek spotkania, więc jeszcze bym tak szybko nie mówił właśnie, że to jakoś Real wygląda lepiej w tym spotkaniu. No i to może być kosztowny błąd. Na szczęście Tapia tam bardzo dobrze w obronie, choć jeszcze może być groźnie. Tapia wykopuje, no tam naprawdę Bustos mógł zawinić i niestety mogła być strata bramki, ale na szczęście to Tapia go uratował. Teraz za to Howard może dośrodkuje dobrze. Próbował, niestety się nie udało. Szar przy piłce, ma trochę miejsca, podaje do Dolana. Dolan jeszcze trzyma piłkę. Niestety wychodzi dobrze Courtois, który dalej broni w 2029 roku, więc naprawdę nie wiem ile, może mieć 36, jakieś 7 lat. Wrang, Szar, Braw, ale nie był spalony, był spalony właśnie. Real teraz na skrzydle, będzie właśnie dośrodkowany, tak jak czułem. Jeszcze mam piłkę nad bramką, Lind chyba obronił. I rzut rożny teraz. Strzał nad bramką. Więc oczywiście wykop od bramki, od Linda. A i niestety łatwa strata piłki Wranga. Zdecydowanie niepotrzebnie jeszcze pod koniec tej pierwszej połowy, ale nic już tutaj realnie zdziała, choć teraz Szar. Aj, szkoda. Myślałem właśnie, że tu jest większa szansa, ta akcja miała po prostu potencjał, jakiś większy przynajmniej, ale niestety jednak nie. Kończymy tą pierwszą połowę, zaczynamy drugą połowę. Zobaczymy, czy ta druga połowa będzie wyglądała podobnie. Real ją zaczyna. Strzał będzie, dobrze wyszedł, Lindy obronił. Dobrze, Braw pędzi skrzydłem. Dobre pytanie, Szar. Aj, próbował chyba do kogoś odgrywać. Na pewno do kogoś próbował odgrywać, a niestety mu się nie udało. Dobrze, tutaj wróciła obrona. Szar. Gavi. Szar wypuścił sobie za daleko tą piłkę. Braw, dobrze. Szar. Podanie skrzydło do Dolana. I Salazar strzeli, jest bramka, 1-0, bardzo ważna bramka, wychowanek Realu Madryt strzelał bramkę Realowi w 65 minucie tego pierwszego spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zobaczymy jak zareaguje Real po tej utraconej bramce. Mam nadzieję, że troszkę się otworzą i może właśnie kontrataki będą dobrze nam wychodzić i może strzelimy drugą bramkę Salazar. Szar, strzał, bardzo ładny strzał, ale też dobra interwencja Courtois. Dobra teraz interwencja. Szar. Szar i to musi być bramka, nie ma bramki, Courtois broni. Niepotrzebnie tak daleko przyszedł pod Courtois sobie. Szkoda bardzo. Jeszcze na piłkę, nie, już nie mam. Szar, nie najlepszy mecz, to trzeba przyznać, że w tym spotkaniu nie najlepiej gra. Howard teraz przy piłce. No to są już powoli ostatnie minuty, więc fajnie byłoby jeszcze strzelić. Gavi nie ma instynktu strzeleckiego niestety takiego i nie trafił to, a tu powinna być kolejna bramka. Tutaj kolejny raz Wrang miał okazję, a niestety nie trafił. Jeszcze będzie miał okazję, nie będzie miał real okazji, więc wygrywamy ten pierwszy mecz. A czy 1-0? Nie, 2-0. Salazar w 91 minucie na 2-0 w ostatniej akcji. No i pięknie. Dzięki temu Salazar ustala wynik tego pierwszego spotkania i w drugie spotkanie oczywiście będziemy grali i tam będziemy zaczynać już od razu od prowadzenia 2-0, więc naprawdę bardzo fajnie będzie, nie będzie jakiś właśnie trudno od samego początku. Kolejny mecz to będzie 27. kolejka. Manchester City stracił punkty, bardzo dobrze wiedzieć oczywiście. Mamy 5 punktów przewagi już nad Manchesterem, nie tylko 3. I 27. kolejka, przynajmniej mecz Sheffield. Zaczynamy ten mecz. Remis. Salazar gra śmiesznie, bo mam Salazara. Brawo na strzeju.
Manchester City stracił punkty, to my niestety solidarnie z nimi też tracimy punkty w kolejny raz, też z rywalem, który nie powinniśmy po prostu tracić tych punktów. Kolejny mecz Pucharu FA Cup, piąta runda. Potem mecz Chelsea. Oferta transferu Quiroga, no tak, to zawsze robię, będę akceptował, ale wątpię, żeby tu się coś wydarzyło. Dobra, to ten mecz oczywiście nie będę grał, ale wystawiłbym sobie te nasze rezerwy. Ci właśnie w miarę co zawsze są. Ocenia, że Braw był na ławce, więc teraz Dolan będzie. I ostatnio razem chyba nie mam naprawdę pamięci. O, Acuña ma 80 i Carrillo 80, no i fajnie. A może niech Hilzel po prostu sobie siądzie teraz, czemu nie? Dobra, i takim składem wychodzimy na to spotkanie, zaczynamy. Jest łatwe zwycięstwo 3 do 1. Salazar, Gabriel, czyli Carrillo i Arnold. I teraz będziemy grać to spotkanie z Chelsea oczywiście, więc wielu zawodników dość zachowało dużo sił na to spotkanie. Mamy raport o juniorach, przełożone spotkanie, nagroda z turnieju oczywiście. Widzę, że City kolejny raz zremisowało, więc naprawdę musimy to wykorzystać, choć w sumie, no nie, tam naprawdę to było w tamtej kolejce. Stamford Bridge, widzę, że stroje są inne. Wszystko jest dobrze, tak, możemy zaczynać to spotkanie. Zobaczymy, czy Chelsea wygra. Nie patrzę, na którym oni są miejscu w tabeli, ale chyba nie są w top 6 nawet, więc nie wiem, gdzie oni mogą być. A to potencjalnie może dla nas łatwiej, bo może to nie jest jakiś trudny rywal w tym roku do pokonania. I przenosimy się na Stamford Bridge. Oczywiście, jak zawsze, praktycznie Salazar pokazywany, przez to, że oczywiście jest królem strzelców. I zaczynamy. My zaczynamy to spotkanie na Stamford Bridge. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało Chelsea i jak będzie wyglądało też nasze granie w tym spotkaniu. Doran tutaj nie był zatrzymany, nie dał rady. Jeden z obrońców Chelsea. I Gavi strzał daleka, niestety przyblokowany. Bo wiem, że Gavi właśnie potrafi strzelić z daleka, więc postanowiłem, że sobie spróbuję. Pięknie ta szar, a niestety nie udało się przetrzymać przy tej piłce, bo przewidział, gdzie to podanie pójdzie. Znaczy, ja w sumie można tak powiedzieć, przewidziałem Gavim. Czy szarem to podrobiłem. Podanie bardzo ładne do Hudsona Doi, ale Tapia tam był, choć. A i źle poszedłem w blok boostosem. I niestety Chelsea strzela na 1 do 0 bardzo szybko i musimy odrabiać bardzo wcześnie już. Bardzo ładnie boostos, a niestety kolejny raz fajna akcja, prawie zabrana piłka, ale niestety nie utrzymaliśmy się znowu. Hudson Odoi. Bustos nie powinien mieć tu właśnie żadnych problemów. I Braw teraz. I to podanie musiało przejść do Szara. Szar nad bramką. Nie, broni bramkarz. Nie najlepsze wykorzystanie zdecydowanie. Aldemar. Aledmar. Ale, nie, Alemdar. Niektórzy naprawdę mają takie nazwisko trochę trudne do wypowiedzenia w zawodnicy. Pulisic na skrzydle. A nie udało się blisko, bo i tam Howard tą piłkę zabrał. Wraca już Howard oczywiście tutaj na obronę. Dobry blok Howarda właśnie, który wracał. Może teraz. Ładnie tutaj sobie poradził z Hudsonem Odoim, jeden z naszych zawodników, nawet nie widziałem kto to dokładnie, Szar,
Wypuścił sobie piłkę, ale dobrze był niestety tam pociągany troszkę do tyłu za ramię przez rywali i dobrze to wszystko im wyszło. Bez straty gola. Teraz w końcu. Ale no nie mogę utrzymać, aby. Aha, tam był faul ostatecznie. No, już tak miałem mówić, że. Nie mogę. Że często tą piłkę właśnie przewidzę, gdzie ona idzie, ale nie mogę utrzymać. Aj, prawie, Sala zaprawię. Czułem, że będzie z pierwszej, a dobrze Lind wyszedł. I widzę, że tutaj sobie wziął jednego z zawodników Chelsea. W sumie to może być dobra taktyka. Tutaj bardzo dobry wślizg i będzie piłka dla Chelsea. Tak czułem, że właśnie przez to, że zostawił piłkę właśnie z zawodników Chelsea, nie próbowałem brać Chilwell. Dobra obrona Linda, bardzo ważna. Wykop, to jest rzut rożny. I dobrze Dolan, że tą piłkę przejmuje i nie traci od razu, tylko próbujemy biec w miarę z nią. A i nie udało się. Szkoda, że kurde ten właśnie Braw na przykład tutaj nie był na takiej akcji. Nie mogłaby chyba czegoś takiego ustawić właśnie, żeby na kontratakiem przed. Albo w rzucie rożnym, byłoby fajnie, naprawdę, jakbym mógł ustawić, żeby Braw był najdalej, a nie Salazar. Bo jednak no to właśnie na takie akcje to bym chciał najbardziej widzieć Brafa, żeby był daleko. Dobry blok, ruszyłem właśnie troszkę do przodu. Szar, bardzo dobrze tutaj. Co to było naprawdę? Zatrzymał się, bo ja chciałem w biegu, żeby podał, a on się zatrzymał i taką puścił taką słabą piłkę na to podanie do Salazara. Nie wiem, co to było. Koniec pierwszej połowy. No nie najlepiej, oczywiście nie najlepiej jak na razie, no ale jeszcze ta cała druga połowa została. Zobaczymy, jak w tej drugiej połowie to będzie wyglądało. I zaczynamy. Aj, prawie tutaj zabraliśmy tą piłkę. Jeszcze Gavi może powalczy. Dobrze, Tapia wyszedł, ale niestety no znowu, to jest to. Wychodzimy ładnie po tą piłkę, często przewidujemy, gdzie ona pójdzie, ale nie potrafię jej przyblokować, znaczy przejąć, można tak powiedzieć. Pięknie Tapia. Może teraz Dolan. Aj, bardzo dobrze teraz. Nie wiem, gość wygląda jak Denayer, nie wiem, czy to jest Denayer. Pięknie Hölzl, ale ta piłka wróciła jeszcze. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Piłka ostatecznie trafia pod nogi Chelsea, a teraz my mamy piłkę. Po prostu tu się wydarzyło tak dużo, nie wiem, co dokładnie. Chelsea ma piłkę teraz. Dobry blok i będzie rzut. Był blok? Nie było bloku. Przydałoby się naprawdę, jeśli mamy jeszcze tu powalczyć, to przydałoby się spalony, tak, kurde, no nie wiem po co tam Braw za daleko zawędrował, można tak powiedzieć. Jezusa na skrzydle. Jeszcze wycofanie do tyłu. No, zrobili to perfekcyjnie, taka jest prawda, nic nie miałem tu do roboty już. Wychodzimy na bardzo ofensywny, nie widzę tutaj właśnie. Nie ma co czekać, można tak powiedzieć. Trzeba próbować tę akcję konstruować. Dobrze, tutaj nie mógł się jakby odwrócić, nie wiem, tak czułem, tak wolno mega się odwracał chyba Salazar, no ale to nic nowego, niestety Salazar to jest jego wada. Tam jest tak pusto, że naprawdę bardzo dobrze, że Braw wyszedł, choć właśnie był spałem, to by mnie aż zdziwiło. Wiem, że wchodzimy na bardzo ofensywny, ale tam było tak pusto, że naprawdę to było aż dziwne bardzo. Aj, świetnie tutaj. Oj, bardzo dobrze, że tam chciał sobie. No już właśnie miałem. Bałem się, że nikt nie chciał pójść po tą piłkę. Pięknie, do Dolana podanie. Dolan, nie wykorzystałeś tego. Będzie rożny. Przydałaby się teraz dobra wrzutka, ale nie tam, żeby bramkarz mógł. Za bardzo te piłki za często niestety daje. Bo próbuję w miarę je ładnie tak dać, ale niestety za często się tak właśnie kończą.
Salazar. I to musiała być bramka. Jest. Dobrze, dobrze, Salazar. Idź po tą piłkę. Oczywiście nie pójdzie po tą piłkę. Nie wiem, co mam zrobić, żeby on tak sobie poszedł. No i jeszcze kwadrans na tą drugą bramkę. Oj, Hylzel. Musisz nawracać szybko. Dobrze, niech rzucają. Myślę, że Bustos właśnie tutaj sobie powinien dobrze poradzić i kontratak. Strzał Brafa. Czułem, że to nie będzie bramka, ale chciałem właśnie tak w miarę, może tak powiedzieć, postraszyć. Może teraz? Salazar tam miał dobrą okazję. Wydawało mi się, że wszystko już było dobrze, a nie. Jakby wydawało się troszkę, jakby może był popychany. Nie wiem, co tam zaszło. Niestety. Aj, było blisko tutaj. Jakby wyciągnął może nogę, to byśmy mieli. To byśmy zablokowali. Jeszcze przejęcie piłki. Jeszcze tutaj podanie. Gavi. Kurde, to musiał być Gavi. Z wszystkich ludzi to musiał być gość. O, jeszcze widzę, że Lind. Troszkę za głęboko. Jeszcze Howard będzie miał piłkę. Nie będzie miał piłki. Nie będzie miał piłki. Wszystko robiłem, co mogłem. Niestety przegrywamy to spotkanie. Czułem, że nie możemy dwóch meczów wygrać. To jest po prostu praktycznie prawo gry na klasie legendarnej u mnie. Jak na razie, z tego co zauważyłem, dwóch meczów po prostu nie mogę wygrać na legendarnym. Jak w jednym, gra mi się po prostu bajecznie. Wszystko robię najlepiej, jak mi się uda. Przychodzi drugi mecz i kompletnie nic mi się po prostu nie wychodzi. Kolejny mecz to będzie mecz pucharowy z Crystal Palace, ale to dopiero w następnym odcinku oczywiście. Kończymy ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!